Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zestawy Widzów. Na starcie przypominam o łapeczce w górę oraz o subiku. Zapraszam Was na naszego Discorda, TikToka, na mój drugi kanał edukacyjny. Dzisiaj będzie odcinek z pierwiastków, także myślę, że to jest temacik, który naprawdę Was zainteresuje. A przynajmniej inaczej, musicie go umieć, o tak. Także tyle, już możemy lecieć z odcinkiem. Tylko przypominam, że w dzisiejszym odcinku tematyką była jesień. Nie każdy tą tematykę, jak widziałem, zastosował, dlatego w dzisiejszym odcinku mogą się też niektóre ładne zestawy nie pojawić, ponieważ no po prostu mówię, nie każdy zastosował się do tej reguły w tym odcinku. No i generalnie tak, tutaj Kosak wysłał takie Renault Premium. Taki zwykły zestawik, zdjęcie też jest zwykłe, no spoko, nic tutaj nadzwyczajnego, dlatego dam Ci 5 na 10. Taki fajny, zwykły na krajówkę, taką typową. Następna osoba to jest Monkeusz, który wysłał taką Scanię. I to jest taka Scanię bardziej stuningowana tego typu i takie malowanie, takie mega addonowe. I muszę Ci tutaj powiedzieć, że naprawdę fajnie przemyślane, nic tutaj nie jest przedobrzone, wszystko jest ok i też bardzo fajne miejsce, tutaj fajna firma, żeby wjechać tak do tyłu. To też mi się bardzo podoba. No i tak, niestety nie widzę tutaj takiego odnośnika do jesieni, ale jednak ten zestawik zostawiłem, ponieważ z tego co wiem, też nawet jak zainstalujecie moda na jesień, nie każda firma będzie miała liście. To tak, szczególnie na jakiś mapkę. W każdym razie, na pewno malowanie jest ładne, bardzo mi się podoba, też bardzo fajny taki tuning do niego. Po pierwsze te światła, które praktycznie w ogóle nie widać, jak się nie przyjrzy, to jest pierwsza rzecz. Po drugie to na dole i te światła i też ten no po prostu zderzak powiedzmy i te światło tutaj, to też jest kozackie, te światła też mi się podobają, tutaj też bardzo fajnie te miśki są tak no ustawione, spoko, i te trąby na górze, naprawdę taki fajny zestaw, tak jak się przeleci tak szybko, to taki mocniej stylingowany, ale jednak nie choinka, wiesz o co chodzi, także naprawdę zestawik mega fajny, myślę, że tutaj dam Ci za kolorystykę, za pomysł, za tuning, bo tutaj oprócz tego, że malowanie, nie wiem czy sam robiłeś, czy te malowanie jest z neta, to oprócz tego też ładnie dobrałeś modyfikacje plus tuning do tego, więc tutaj się bardzo ładnie postarałeś, mocne 8 na 10. No, lecimy do kolejnej osoby, do Michała, tutaj coś takiego, taki zwykły zestawik, ale bardzo fajne malowanie, tylko z tego tak mi się wydaje, w sensie może nie pamiętam dokładnie, ale coś podobnego było, także ten, i tylko szkoda, że ta naczepka, w sensie nie to, że ona nie pasuje, ale mogłaby być taka bardziej pasująca naczepka pod te malowanie, o tak. Jeśli chodzi o tutaj zdjęcie, jest ono spoko wykonane, fajnie. Dam Ci tutaj, słuchaj, mocne 6 na 10, ponieważ tutaj jest ładny zestawik, ale wiesz, ta naczepka jednak mógłbyś się bardziej postarać niż taki najzwyklejszy model. Aczkolwiek jest spoko, naprawdę spoko zestawik. Młody coś takiego wysłał tutaj z firmy Świtpol i bardzo fajne malowanie, słuchaj, bardzo proste tutaj, a jednak takie spoko, nie? Bardzo fajnie tutaj też pomyślałeś z tymi kolorami, żeby tak różne odcienie pomiędzy sobą przemieszać. Też Ci się nawet to udało, wygląda to spoko. Może bym przemyślał nad tym, żeby tutaj, żeby zamiast tutaj z tyłu była ta gruba, w sensie ta ciemniejszy kolor, to był ta gwiazdka ciemniejsza, ale to już jest taki mały detal. Brakuje też mi tutaj na ciężarówce jakiegoś logo, w sensie nawet nie musi być sama nazwa, tylko sama ta gwiazdka, nie? Tutaj gdzieś bym spróbował to wepchać, żeby było ten. A tak to spoko, słuchaj, dam Ci tutaj, myślę, ocenkę, no taki 7 na 10. Dam Ci 7 na 10, spoko zestawik, na krajówkę spoko. No i też bardzo fajne zdjęcie, tak rozmazane z tyłu, naprawdę spoczko. Michał PL Poland taki zdjęcie wysłał, to jest Dafik z naczepką Kronę, tylko jakąś taką addonową, w sensie addonowe malowanie, The Power of Green. Spoko, nie widziałem tego malowania nigdy, ale tak to zestawik, reszta jest zwykła, po prostu tyle, że tutaj jest malowanie na naczepkę. Mógłbyś pomyśleć coś nad tym, żeby ta ciężarówka też miała jakieś takie malowanie, takie powiedzmy odnoszące się do tej naczepy, żeby to lepiej trochę wyglądało. No to tak, jeśli chodzi o ocenkę, to dam Ci tutaj 5 na 10, mocne 5 na 10, bo zestawik jest spoko, ale jednak strasznie pusty, nie? Tutaj dużo rzeczy można by było uzupełnić, nawet nie tuningując go jakoś mocno. Misiu tutaj wysłał zestawik taki spoko, ładny, ale nie jakiś taki, wiecie, nie to, że mi wpada w gusta, o tak, wiecie o co chodzi, aczkolwiek mega ładne zdjęcie. Widzę, że tutaj gdzieś jest w Polsce, nie wiem, czy to w Warszawie ten węzeł, czy w Łodzi, nie jest napisane. Aczkolwiek spoko, zdjęcie jest wykonane, fajne tutaj teksturki. Ty, ale z tego, co mi się wydaje, on tutaj trochę nad kolorami
się bawił, bo to strasznie tak błyska, chyba że to jest jakiś mod na to. W każdym razie, jeśli chodzi o zestawik, no to zestaw, no nie to, że mi się nie podoba, ale też nie to, że jakoś mi się bardzo podoba. Taki, wiecie, nie zwróciłbym uwagi normalnie, jakbym leciał na niego. Tak, malowanie jest zwykłe, światło, akurat światła te tutaj na górze mi się podobają, to trzeba przyznać, a tak to zwykły czarny zestawik, także dam ci, słuchaj, za zdjęcie i za wykonanie tego zestawu 6 na 10, aczkolwiek, no, nie wpada mi jakoś w gusta, aczkolwiek mega tutaj duży plus za tabliczki, za tą tablicę na ścianę oraz to gdzieś coś z tyłu, cokolwiek to jest, bo tego ledwo widać, nie? Także mogłeś jeszcze jakieś zdjęcie przybliżyć, żeby to bardziej można było zobaczyć, aczkolwiek spoko. Do Ksawu lecimy, Ksawu taką skanię wysłał, duży plusik za tabliczki, za interior też plusik, też jest spoko, aczkolwiek malowanie mi się mega podoba wraz z tym orurowaniem, tutaj to orurowanie też pasuje. No jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy tutaj na górze, ostatnio tam ze 2 tygodnie temu, tak mi się wydaje, czy no coś takiego, wrzuciłem odcinek z modami do ETS-a, w którym było 2 albo 3 mody, takie kozackie mody na tuning. Także weź sobie obejrzyj tamten odcinek i podmień te rzeczy. W sensie mógłbyś poszukać, wybrać, w sensie stuningować po prostu ładniejszą, powiedzmy, prop tego światła oraz tych świateł i to wtedy by lepiej wyglądało, bo to nie byłyby to takie zwykłe, które już były nieraz w grze, tylko byłyby takie, wiesz, takie jakby to powiedzieć, no takie, wiesz, bardziej addonowe, dużo ładniejsze, dużo nowocześniejsze i to by bardziej pasowało. Nad naczepką też bym pomyślał, żeby ona trochę bardziej się wpasowywała w ten zestawik, żeby bardziej pasowała, aczkolwiek nie jest źle. Myślę, że tutaj 7 na 10 będzie taką ocenką adekwatną, aczkolwiek też teraz widzę, że to nie jest za bardzo jesień, nie widzę tutaj, żeby był użyty mod, także no, małe ostrzeżenie dla ciebie, dopiero teraz zauważyłem. Jacob Top, taką skanię wysłał, taki duży tuning i taki spoko, w sensie nie to, że mi się nie podoba, o tak, sam bym takim czymś nie pojeździł, ale na jakieś zloty czy coś byłoby spoko. W ogóle powiedzcie mi, widzowie, czy byście chcieli taką serię ze zlotami, w sensie, żeby były odcinki, gdzie na przykład macie pół godziny czasu, macie bardzo dużo wrzuconych modów na po prostu, jak to się nazywa, no na serwer i jacyś widzowie, nie wiem czy to będzie ze wspierającymi, no zobaczymy, jeszcze pomyślimy, będą tuningowali jakieś zestawy i później będziemy oceniali. Takie krótkie odcinki, wiecie, no napiszcie, czy byście coś takiego chcieli. Tam też byście oprócz mnie też inne osoby by oceniali, więc też by była lepiej, to wiecie, nie tylko przeze mnie oceniane. Aczkolwiek dobra, wracamy do odcinka i powiem tak, spoko tutaj są te światła na górze, to na pewno duży plus za to, co zrobiłeś. To jest pierwsza rzecz. Drugą, te światła tutaj na dole. Może spróbowałbym zrobić bez nich, ale też nie przeszkadzają jak. Odnośnie samego malowania, to tutaj bardzo fajnie pasujące do siebie malowanie na przodzie i na tyle, powiedzmy, więc spoko. Generalnie zestawik spoko, dam ci tutaj takie, no 7 na 10 ci dam. Spoko, na jakieś zloty czy coś to jest ok. Nie wiem, ja bym nie mógł na czymś takim jeździć, mnie to obrzydza, powiedzmy to, ta kierownica, aczkolwiek resztę interioru inaczej. Ten kolor jest spoko, bo ten tak mega średni, ale spoko, fajnie też, że jakiś addonowy interior. Addison z BMG Drive wysłał jakiś Chirier Vivace oraz Tograk, nie znam tych, słuchajcie, samochodów, ale są, naprawdę mi się one podobają, zdjęcia też są przekozackie, w środku coś takiego, no i to naprawdę jest, może interior Merola mi się może trochę bardziej podoba, aczkolwiek to też jest taki akceptowalne, że tak powiem, też wygląda dosyć spoko. I to chyba tyle, jeśli chodzi o to, oceniać nie będę, bo nie za bardzo mam co oceniać, ale naprawdę mega fajne autka, fajnie się prezentują i też bardzo fajny tutaj background tego, nie? Do Pumadecha lecimy, taki zdjęcie tutaj wysłał i tutaj tak, widzę, że jesień zastosowana, ponieważ dużo drzew nie ma liści, to jest pierwsza rzecz, po drugie fajnie kolorystycznie, po trzecie bardzo fajnie tutaj ta woda lecąca, nie wiem czy to jest jakiś mod na Realistic Rain jakiś czy coś, czy nie wiem, Natural Looks może, ale wygląda to kozacko. Sam zestaw jest taki zwykły, taki polski, zwykły taki, ale fajny, to mi się podoba. Aczkolwiek ta naczepka Wieltot już mi się, słuchajcie, nudzi mi się ta naczepka, ponieważ każdy ją ma, w sensie jak wysyłacie naczepki, to najczęściej z nią, więc no spróbujcie poszukać ewentualnie jakiejś innej wywrotki bez takich pasków, bo to szczególnie mi jakoś tak nie siada za mocno, ale tak, fajny zestawik, brakuje mi tutaj jakichś zabrudzeń, jakiegoś moda, wiesz, Dirty Tyres, czy
Dirty Track, no coś z tego, no najlepiej i to po prostu, aczkolwiek wygląda to spoko, dam ci tutaj ocenkę 7 na 10 za tuning, za zdjęcie, wygląda to spoko, no tak mega, mega realnie, nie? Na taką Polskę czy coś pojeździć. Młody Kotlet wysłał taką skanię, tak się ona prezentuje, no taki zwykły zestawik też tutaj. Tutaj malowanie jest, no tak nie do końca przemyślane, w sensie tutaj ta flaga Polski, mi tak niezbyt to wygląda, w sensie mógłbyś to jakoś takim obramowaniem zrobić cokolwiek, żeby trochę lepiej to wyglądało. Tak, na pewno duży plus za tabliczki, fajne te tabliczki tutaj zrobione. No i to tyle, światło też spoko, te na górze, też te światła na górze spoko wyglądają. Oraz te światła tutaj też spoko. Trochę rzeczy tutaj jeszcze bym pozmieniał w tym zestawie, żeby to trochę ulepszyć, aczkolwiek taki, no, jeszcze na pewno mi się to nie podoba, ta skrzynka, nie? Dam ci tutaj 6 na 10, bo tutaj parę rzeczy pozmieniałbym, aczkolwiek zestawik spoko. Spoko pomysł, tylko trzeba bardziej nad detalami, moim zdaniem, tutaj popracować, ale interior, słuchaj, kozacki. Jakbyś mógł mi podesłać moda na to, żeby mieć te tutaj wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy to jest interior, czy to jest mod po prostu na ciężarówkę, czy po prostu są jakieś mody na to, na te nawigacje, na te komputery takie dodatkowe. Podeślij mi proszę tego moda, bo jest przekozacki. Najlepiej widzowie naprawdę na czacie, w sensie w komentarzach. Neutral Lace wysłał taką skanię, która już była wysyłana parokrotnie, ten mod, aczkolwiek, kurde, kliknij mi się, aczkolwiek to jest bardzo fajne, przemyślane. Po pierwsze, mega duży plus za tego moda, który zdejmuje firankę. Po drugie, fajnie wykonane zdjęcie. No i po trzecie, też fajnie, że w środku ładunek widać. Odnośnie samego pojazdu, no taka zwykła biało-czerwona skania, ona jest spoko. Też tutaj są fajne te tabliczki. No i tyle, słuchaj, dam ci tutaj ocenkę 7 na 10 za te mody, za to wykonanie. Nie jest to jakoś mega wybitne, ale na pewno fajnie, że poszukałeś, słuchaj, modów na to. Spoko. Do AH lecimy, takiego mana wysłał. Tutaj zostawiłem to tylko dlatego, że bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem, ta naczepka. Nie wiem, czy to jest twoja, czy po prostu z jakiejś firmy, ale fajne malowanie. Reszta została taka zwykła, typowo polska, 5 na 10. Panda wysłał coś takiego. Opony ogólnie, wszystko związane z kołami, bym zostawił fabrycznie, żeby to nie było jakieś tak mega stylingowane, bo tutaj nie siada mi to za bardzo. Reszta by była ok. Interior wraz z tą tablicą, znaczy tą flagą, plus te rzeczy też mi się mega podobają, te wszystkie światła, małe, duże, no to jest kozackie na pewno. Na dole też spoko. Może bym usunął te dwie tutaj, ale to już kwestia takie, wiecie, dyskusyjna. Na pewno malowania. Na malowania są spoko, nie licząc właśnie tych opon. Dam ci tutaj 7, 8 na 10 dałem temu zestawikowi, więc tutaj, słuchaj, dam ci takie mocne, kurde, gdzie ten zestaw jest, mocne 7 na 10. Mocne 7 na 10. On jest spoko, tylko te opony. Te opony moim zdaniem tutaj nie siadają, w sensie bardziej przydałyby się takie zwykłe czarne, nie? Bez jakichś białych, bo to jednak za bardzo podchodzi pod choinkę, w sensie też nie taką choinkę, nie wiem, mi się przynajmniej to nie za bardzo podoba, może innym się podoba, ale zestawik na pewno mega, mega spoko. Stachu.pl wysłał taki zestawik, bardzo fajne tutaj te światła, no ogólnie spoko, dam ci tutaj takie, no 6 na 10, nie, bo to nie jest jakoś mega nadzwyczajne, zwykły taki zestawik, aczkolwiek spoko, naczepka spoko, no po prostu jakoś, wiecie, skania mi nie przypada do gustu i ogólnie czarna skania i tak dalej, ale jest to ok, zrobione, spoko. Do luzacza lecimy, który po pierwsze, też jakbyś mógł, wyślij mi te wszystkie mody na to, nie wiem, czy to jest mod na interior, na ciężarówkę, czy po prostu oddzielnie te tablety są jakoś zrobione, po prostu jakbyś mógł, to podeślij mi tego moda, bo jest kozacki. Także możecie też napisać ty, czy tamta ostatnia osoba, która to wysłała, czy chcecie, żeby wasz komentarz był po prostu w odcinku pokazanym, kiedy będzie ten mod. A normalnie to wygląda tak, nie jest to nic nadzwyczajnego, także szybkie takie 5 na 10, bo moim zdaniem to jest przedobrzone, te wszystkie światła na górze. Tym bardziej, że zobacz, tutaj jest taki mocny nacisk na górę, tak strasznie mocno to zrobione, a dół jest taki spokojny, więc to niezbyt mi to siada. No, aczkolwiek dam ci tutaj, słuchaj, no te 5 na 10 też ci dam, nie? Loczek. Wysłał takie coś, zwykły, biało-czerwony skin, białe napisy, czcionka fajna na pewno, fajna tabliczka tutaj, fajnie też tutaj tak zagęszczone te rzeczy są. No i tyle w sumie, tutaj 6 na 10, mocne 6 na 10, spoko. Tirowiec wysłał taki zestawik i tutaj ci powiem, naprawdę spoko jest zrobione, w sensie
Nie widzę tutaj, żeby jakikolwiek... Nie, no w sumie mody są użyte na te rzeczy tutaj. Dobra, nieważne, cofam słowa, bo widzę, że tutaj też te światła są addonowo dodane. Tak, na pewno flagę bym usunął, bo ta flaga mi tutaj nie pasuje. Z kolorystycznego tym razem punktu widzenia. Tak, nie pasuje totalnie pod ten zestawik. Na pewno te światła... Te tu, te tabliczki, to akurat pasuje. Nie wiem, czy te segu w ogóle ma jakikolwiek sens w połączeniu ze sobą te wszystkie tabliczki, ale wygląda przynajmniej to spoko, więc to na pewno na plus. Pomyślałbym nad tabliczkami tymi tutaj, ponieważ one mi nie siadają. Jakiś tutaj, poszukałbym po prostu takich addonowych. No a reszta jest ok. Tutaj dam ci, myślę, że no takie mocne 6 na 10 ci dam za to. Spoko zestawik, naprawdę mógłbym nim w sumie jeździć. RAF wysłał taki kozacki zestawik, taki, nie wiem, złoto-biały, i tutaj bardzo pasuje chrom. To trzeba przyznać, że tutaj chrom pasuje do tego zestawika wraz z tą naczepką. Ta naczepka też pasuje, tutaj szybkie 8, słuchaj, na 10. Mało tuningu jakiegokolwiek, mało jakichś modów, a naprawdę mega fajnie to wygląda. 8 na 10 stanowcze, bardzo fajny zestawik. Michał Exe takie coś wysłał, takie o. Malowanie jest takie inne, na pewno inne, ale spoko malowanie. Może ten czarny bym poszukał, żeby trochę inny kolor tutaj dać, bo nie wiem, jakoś czarny do skani mi tak średnio siada. Ale generalnie fajnie połączone malowania, w sensie fajnie wykorzystane te malowanie z, bo to jest prawdopodobnie z gry. Tutaj akurat nawet mi się podobają te opony, też bym je zostawił, w sensie ogólnie koła. No i cały zestawik, reszta ok. Na jakieś zloty spoko, no dam ci tutaj 6 na 10, wiesz, bo nie zaliczyłbym tego do jakiegoś ładnego, mega ładnego tuningu ogólnie, ale nie jest też brzydki, nie? Wiesz, o co chodzi. Ale interior jest fajny, w sensie komputer, w sensie co ja mówię, telewizor, ta kurtka, też nie wiem, czy to jest jakiegoś moda, czy coś od SCS-u, ale spoko. Antonsion, taką skanie wysłał. Taka zwykła, tylko trochę więcej rzeczy niż taka zwykła. No, taka, no, wydaje się zwykła, ale jak przyjrzycie, to nie jest taka zbyt zwykła. Nie wiem, co to jest to, czy to po prostu taki kolor, czy co, ale wygląda to spoko. Tabliczka też jest spoko, światła też są spoko i interior też jest spoko. Tutaj może, szczerze, tutaj mi brakuje jakiegoś napisu. Jakieś firmy czy coś, na przykład taki DFS tutaj, nie? Wiem, że to by trzeba było w Blendera usiąść, żeby to ogarnąć, ale to by było kozackie, to na pewno trzeba przyznać. W każdym razie, Magic spoko, 6 na 10, mocne 6 na 10. Reversiok, taki tutaj zestawik i spoko malowanie, brakuje mi naczepki na pewno, żeby tutaj pasowała pod to, bo to by było mega trudne zadanie, żeby dopasować, ale tak, światła, może tych na górze trochę za dużo, może bym tutaj usunął po jednej, po drugiej stronie, po jednym, no tak to ok, szybka ocenka, też 6 na 10 myślę, no taka standardowa dzisiaj, nie no, w sumie nie, 7 na 10 ci dam. Byłby problem naprawdę tutaj z naczepką, żeby jakąś fajną naczepkę znaleźć, ale generalnie to wygląda spoko. Ocenka niższa, ponieważ dałbym wyższą ocenkę, ale właśnie mówię z tą naczepą. To musi być zestaw, ładny cały zestaw, a nie tylko jedna część. Matic, taki zestawik, spoko tutaj tabliczki. Naczepa nie psuje zestawu, o tak bym powiedział, jest taka neutralna, ale malowanie jest spoko. Zwykłe malowanie, ale na pewno takie, w sensie chyba ty robiłeś, ponieważ po pierwsze to jest dodane, a po drugie tego nigdy nie zauważyłem w grze, ani w jakimś modzie. No i tyle. Dam ci tutaj ocenkę 6 na 10, bo akurat to jest taki mega zwykły, mega realny, z paroma addonowymi rzeczami zestaw. Catsnap albo Catsrap, coś takiego wysłał, i tutaj mega duży szacun na pewno za to wykonanie. Tyle, oceniać nie będę, bo po prostu nie oceniam tego, ale wygląda to kozacko. W sensie, udało ci się to zrobić, narysować, w sensie, tak mega realnie, nie? W sensie, wiesz, bo różnie ludzie rysują, często jest ładnie, ale to jest naprawdę przepiękne, to trzeba przyznać. I po prostu spoko, fajnie, że odwzorowane tak idealnie, nie? WPR widzę na tablicach, dobre, ba, nie przeczytam, ale słuchajcie, nie wiem, jak on to zdjęcie zrobił, ale 2 minuty siedziałem i szukałem tutaj czegoś, co by potwierdziło, że to jest ETS. I znalazłem 2 rzeczy, słuchajcie. Pierwszą rzeczą to jest to tutaj, bo jest coś takiego w ETS-ie, ale w realu też pewnie istnieje.
Drugą rzeczą jest to tutaj. I to też pewnie w realu istnieje, aczkolwiek był ostatnio modzik, w którym to prezentowałem. Napisał, że to jest ETS, że to jest Austria. No i ten balon. Dobra, ten balon też tak pokazuje, bo tak w realu chyba trudno by było spotkać idealnie taki balon, ale zdjęcie, słuchajcie, przekozackie. Zestaw jest taki sobie, w sensie inaczej. Ładnie stylingowany, aczkolwiek te malowanie. Mógłbyś tutaj coś lepszego pomyśleć, ale też jest spoko. I zdjęcie też kozackie. Dam ci 9 na 10 za to, co zrobiłeś, bo mega się postarałeś, żeby to było mega realnie i mega, mega kozacko i ci się udało. Dodzik takie coś wysłał, no znowu, dam ci tutaj, słuchaj, 6 na 10, bo nie jest spoko, aczkolwiek naczepkę tutaj byś musiał zrobić pod to. Aż 10 polubień, tyle samo co to, nie wiem, nie rozumiem dlaczego, beka lecimy. Taki tutaj zestaw wysłał, już on kiedyś był wysyłany przez jeszcze chyba Pablo, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo podobny. Spoko laweta, od razu mówię, że to jest na 99% płatna, także ten. Tak, światła na górze, tutaj one mi się podobają. I ogólnie reszta zestawu jest taka zwykła, mega zwykła, więc 5 na 10. Pepa wysłała coś takiego, też taki zwykły wraz z tą wieltonką, której wcześniej już mówiłem. Tutaj 6 na 10, spoko, ale jednak ta naczepka już mi się nudzi trochę. Rusek wysłał coś takiego, taki Nord Frosta, też zwykły, też 6 na 10. Wilczur, najpierw środek zobaczymy. Środek jest bardzo, słuchajcie, kozacki, bardzo fajny tutaj ten komputerek, bardzo fajny, ogólnie interior jest, słuchajcie, przekozacki, to jest to na pewno. A odnośnie zestawu wygląda on tak, to jest jeszcze jakieś Volvo chyba przed tym, które jest jeszcze w grze, tak mi się wydaje, na pewno przed tym, co jest w grze. Poszukałbym jakichś modów jeszcze na zabrudzenie, wiesz, jakieś dirty, tak samo tam jak wcześniej komuś mówiłem, bo wyglądałoby to dużo realniej na pewno, ale spoko, spoko zrobione, fajnie, taki odszukany stary modzik. Dam ci tutaj, słuchaj, 7 na 10 mocne, bo podoba mi się interior i ogólnie ten zestawik. Szefu wysłał takiego tutaj Mercedes MP4. W środku wygląda tak, wszystko normalne, to ewentualnie bym usunął, mi się to nie podoba totalnie, ale ta tabliczka oraz ten telefon to jest na pewno duży plus, spoko to wygląda. W ogóle fajnie ktoś wymodelował wraz z takim, wiecie, tutaj zaciskiem, spoko. Sam zestawik, tak średnio go widać, tak szczerze powiem, no, ale wygląda on spoko, więc przynajmniej to, co tutaj jest, więc 7 na 10, zdjęcie to spoko wykonane. Dobra, bo jeszcze trochę zestawów zostało, a już pół godziny nagrywam prawie, to szybko lecimy. Heyman, taki zestawik, bardzo fajne malowanie, to mi się bardzo podoba, ogólnie tuning tutaj przodu spoko, jednak ten tył, ta naczepka, mogłaby być jakaś inna, bardziej pasująca naczepka do tego, także tutaj dam ci, słuchaj, 8 na 10, ale poszukałbym jakiejś bardziej pasującej naczepki pod to. Michał Daniel, zwykły zestawik tutaj, no wiesz, spoko wygląda, ale taki zwykły, w sensie już nieraz nawet ja bardzo podobny zestaw pokazywałem, więc bardzo customowy, nie customowy, tylko defaultowy. Pierun, tak? Tak, dobrze, takie coś wysłał. Przód wygląda spoko, ale no od boku tak trochę mógłbyś bardziej z tej strony wysłać, żeby można było zobaczyć. Zestaw taki zwyczajny, znaczy może niezwyczajny, taki trochę bardziej niż zwykły zwyczajny. Nie wiem, czy zauważyłeś, że tutaj tak trochę, tak no, tak kumasz, tu się trochę ci rozjechało. No i tyle, też dam ci tutaj 6 na 10, słuchaj, nie wiem, jakoś nie podchodzi mi, w sensie jest on spoko zrobiony, ale nie podchodzi mi ten zestaw jakoś tak mocniej. Olaf, takie coś zrobił, 5 na 10, ciastek, to mi się podoba, sam zestawik wraz z tą naczepką, spoko, że taka brudna, zabrudzona, tutaj dam ci, słuchaj, no też 6 na 10. To bym usunął, bo to mi nie pasuje. Nie wiem, dlaczego wszystkie wywrotki z modów mają takie gówna tutaj. To strasznie średnio wygląda. Odnośnie zestawu tak. Mega fajne zdjęcia. Bardzo fajny, po pierwsze, ten, jak to się nazywa. Bardzo fajny teren. Bardzo fajnie wykonane zdjęcia. Bardzo fajne kolory. To jest na pewno plus, ale zestaw taki zwykły. W sensie FH5, nie FH5. FH5 może? No ten nowy Volvo w każdym razie wraz z taką zwykłą naczepką. Kurde, inaczej. Nie będę oceniał, bo tutaj bardziej bym oceniał zdjęcie niż zestaw, bo to jest, zestaw jest mega zwykły,
ale zdjęcia spoko, nie? To po prostu bez ocenki, ale spoko. Bogdanium tutaj wysłał takiego moda, takiego Mercedesa MP3 przy rozładunku. Mega fajny pomysł, też fajnie, że znowu jakiegoś moda poszukałeś na rozsuwaną firankę. Sam zestaw spoko, może bym pomyślał tutaj nad tą tabliczką, żeby była taka bardziej add-onowa, bo ona by mega pasowała pod to, co jest tutaj, taka czarna, nie? No tak to zostawik spoko, słuchaj, dam ci tutaj ocenkę, ogólnie za pomysł, mega fajnie to wykonane, nie wiem czy to w ogóle map editorem tego nie zmieniałeś w jakiś sposób, nie ustawiałeś, myślę, że tutaj dam ci 7 na 10. Fretula, Frentunia, coś takiego, taki zestawik, szybkie 6 na 10, bo Robercik, mi już się to totalnie znudziło, ten styl, na pewno spoko za to światło tutaj. Kurde, nie wiem, trudno mi, słuchajcie, to oceniać, bo wam się te zestawy podobają tego typu, a mi się to totalnie już nie podoba. Tabliczka spoko, to na pewno spoko, ale reszta taka, nie wiem, już ten styl mi się znudzi, bo to wiecie, to jest odgrzewany kotlet parokrotnie, tyle że po prostu kolory czasami inne, a malowania praktycznie te same, więc nie wiem, nie oceniam. Ale spoko. To mi się na pewno podoba, to i tyle, nie? Jakby reszta to jest cały czas to samo robione, więc nie wiem. Nie będę już chyba oceniał takich zestawów. Bukaj. Będę pokazywał, jak będzie ładne, ale nie będę oceniał. Bukaj takie coś wysłał. Tutaj bardzo fajnie, fajne malowanie to, po pierwsze. To jest chyba z Dafod Vadika, z tego co pamiętam, tylko chyba zmienione kolory. Ale bardzo fajnie, że wykorzystałeś te stare malowanie z gry. To jest na pewno na duży plus. Wykonanie też jest na duży plus. Tuning, firanki i tak dalej. No, reszta tak wiesz, no mógłbyś lepszego miejsca na zdjęcie poszukać, odświeżone Niemcy czy Austria, tak, bo może DLC nie masz, reszta ok, no i tutaj dam ci takie 7 na 10, bo spoko tutaj z pomysłem to zrobione, z pomysłem. Maciox, tutaj jeszcze taki mod, którego ostatnio pokazywałem na kanale, Mercedes Agrar chyba, coś takiego jakoś tak się nazywało, tutaj on miał bardzo mało tuningu, więc tutaj na pewno zadanie utrudnione, ale fajnie dobrałeś pod tą naczepkę, też fajne miejsce się ustawiłeś, także dam ci 6 na 10, słuchaj, bo spoko. Czas permacen. No, tutaj troszeczkę może inny zestaw, taki w miarę innym stylu niż inne osoby wysyłają, bo malowanie takie troszeczkę inne. Też duży plus na pewno za to oraz no za te rzeczy. W sensie głównie za to, bo to pierwszy raz widzę. To też na górze spoko. No dobra, dam ci 7 na 10, ale też trochę już takie odgrzewany kotlet. Pomadek, jeszcze takie zdjęcie wysłał, też tutaj mega kozackie. Zestaw, słuchajcie, no to jest zwykły zestaw, jakby patrzcie, biały zwykły zestaw. To jest nic tutaj, oprócz tablicy rejestracyjnej, tutaj nic nie ma innego, ale zdjęcia są kozackie. Obrobione, kolory, miejsce, więc oceniać nie będę, aczkolwiek, bo wiesz, bo to jest zwykły zestaw, nie, to jakieś 4-5 na 10 bym dał, ale ogólnie zdjęcie kozackie. Półka z masłem, bardzo fajny zestawik, fajnie tutaj niebieskie kolory, ogólnie to, dobrany ten kolor, to jest pierwsza rzecz, spoko, no i te malowanie takie też zwykłe, zwyczajne, nie, więc to mi się podoba, naprawdę mi się ten zestaw podoba. Jeszcze fajne miejsce, tutaj jakiś zamek, o, ja interior oceniać nie będę, w sensie inaczej, to jest ok, ale reszta, no to jeszcze może bym zostawił, ale to bym wszystko, nie wiem, czerwony mi totalnie nie pasuje, nie? Ale tak to zestaw ok, jakiś też 7 na 10 ci dam. No i ostatnim zestawem dzisiaj jest Proziomek, który wysłał taką zwykłą białą skanię wraz z taką naczepką z 25-lecia Krony. Spoko tutaj po prostu tyle, że podmienione są te oświetlenia, reszta zostawiona taka zwyczajna. 6 na 10. Majidadin, jakoś tak, wygrał dzisiejszy odcinek, nie za zestaw, ale za samo zdjęcie, bo jest kozackie. Gratuluję za wygranie. No i dziękuję wam, słuchajcie, za obejrzenie całego odcinka do końca. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, o zostawieniu suba na kanale. Zapraszam na Discorda, TikToka oraz na mój drugi kanał. Linki są w opisie. A właśnie, jeszcze kiedy będzie można wysłać? No tak standardowo jutro, od wtorku do piątku. Jutro jakoś z rana, nie wiem, zależy. No około 8-10 mniej więcej wyłączę w piątek wieczorem mniej więcej. Nie ma tematyki, wszystko co chcecie, tylko tak z max dwa zestawy na osobę, nie? Żeby były. No i tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Siema, cześć.